Formuła Radbrucha to twierdzenie, że ustawa, która jest niesprawiedliwa, sprzeczna z moralnością, sprzeczna z prawem naturalnym, nie obowiązuje. My nie musimy się do niej stosować, sądy nie mogą na jej podstawie orzekać. Gustaw Radbruch, twórca tej formuły, jeszcze przed II wojną światową był wielkim pozytywistą prawniczym. Uważał, że nie istnieje prawo poza ustawą, że moralność nie ma tutaj żadnego znaczenia. Ale po II wojnie światowej zmienił zdanie i cytował taką scenę z Trybunału Norymberskiego. Sądzeni wówczas byli lekarze dokonujący eutanazji. Ich obrońcy mówili, byli posłuszni prawu, wykonywali prawo III Rzeszy. Oskarżyciel powiedział tak. Ten tutejszy Trybunał, Trybunał Norymberski, musi rozstrzygnąć, czy powinni oni byli słuchać rozkazu Führera wydanego na papierze, czy gromkich słów wieczności nie zabijaj. Formuła Radbrucha mówi, słuchamy moralności. Słuchamy zasad, które są ponad prawem stanowionym.